Agnieszka Chelińska, zespół ONA. No właśnie, ty tutaj reprezentujesz cały zespół. Może wypadałoby wymienić nazwiska twoich kolegów. Wojtek Horny gra na instrumentach klawiszowych. Tak. Zbyszek Krajewski, perkusja. Kraszewski, tak. Perkusja, tak. Waldek Tkaczyk, gitara basowa. Grzesiek Skawiński, tak, gitara. A więc czterech panów i ty jedna. I powiedz mi teraz, bo to w sumie był jakiś tam wypadek bez precedensu, zespół złożony z weteranów polskiego rocka. Jak doszło do tego, że oni na ciebie zwrócili uwagę i ten pierwszy moment mnie interesował. Tak. Nastolatka i tutaj panowie, którzy już grali w wielu, wielu zespołach uznanych. Jak się to przypomnę. Tak, no właśnie, przypomnij sobie jeszcze raz może, jak to wyglądało. Przypominam to sobie. Ja dokładnie to pamiętam. Ja przedtem miałam inny zespół. Zespół nazywał się Second Face. Uprawialiśmy taką ostrzejszą muzykę. Dosyć. No i kiedyś tam zespół pochodził ze Starogardu. Ja dojeżdżałam z Sopotu. No i kiedyś tam graliśmy wspólny koncert. To znaczy my Second Face otwieraliśmy imprezę. Natomiast Skywalker był gwiazdą czyli wieczoru. Czyli wy supportem byliście byliśmy do Skywalker, tak. No i wiadomo, myśmy czuli się dziwnie, zakompleksieni. Wiadomo, przyjechała gwiazda, wszyscy przyszli na nich, a nie na nas. Więc byłam nastawiona wrogo w ogóle do zespołu. Boże, nie wiedziałam, że za pół roku już coś się będzie działo. No ale któż to wiedział. Tak. No w każdym razie gramy i po koncercie, przed koncertem jeszcze występem Skywalkera podszedł do mnie Zbyszek Kraszewski. No i przedstawił się i chciał mi zaproponować, znaczy zaproponował mi współpracę z zespołem CSA Evolution. Wtedy o to mu chodziło. Ja oczywiście zbuntowana powiedziałam, że nie, kocham Second Face, nic innego mnie nie interesuje, proszę się do mnie odczepić natychmiast. Ale zresztą powiedział, oczywiście nie ma sprawy. No i wtedy, kiedy udało nam się wystąpić na Mokotowskiej jesieni. Zespołem tak. Dokładnie. I nic nam się nie udało zdziałać tam, strasznie mi na tym zależało. Wtedy stwierdziłam, że właściwie a jestem bardzo niecierpliwa z natury. Stwierdziłam, że ja chcę już teraz, natychmiast chcę robić karierę, a coś czuję, że zespołem Second Face to chyba czuję, nie że nic się nie dzieje. Czuję, że jest jakaś stagnacja, że jest jakiś tam nie za dobrze. No i wtedy tak się złożyło, że Zbyszek znowu zadzwonił. Znowu zadzwonił ten człowiek i powiedział tym razem, słuchaj, czy chciałbyś przyjść na próbę zespołu Skywalker? Tym razem. Ja z pewną taką dozą nieśmiałości, ja powiedziałam, okej, nie ma sprawy, przyjdę, zjawię się. No i zjawiłam się na tej próbie. Klub studentów, Żak, no góry, u góry, aula, próbę, wchodzę, nie zapomnę tego. Obiecałam sobie, że po tej próbie już nigdy więcej ich nie zobaczę, że to już jest koniec w ogóle. To znaczy, wydawało mi się oczywiście, że ja z zespołem Second Face osiągnęłam jakiś taki pułap, że w ogóle jestem najlepsza. Jak zaczęliśmy grać, jak Grzesiek zapodał jakiegoś bluesa i zaczęłam śpiewać, stwierdziłam, że tak mało potrafię, że oni są tak niesamowicie no, dobrzy w tym wszystkim. Począwszy od tego, że rozłożyli się w ciągu 15 minut i tak dalej, że grali no, w ogóle niesamowicie. I powiedziałam wtedy tak. I to był początek zespołu ONA w zasadzie, to był początek zespołu ONA, dokładnie 4 grudnia 1994 roku. Różne piosenki, pierwsza płyta, Modliszka i między innymi ta piosenka, którą już słyszymy, tak, piosenka Koła Czasu, ONA, Agnieszka Chylińska. Skawiński, solo na gitarze, zespół ONA, Koła Czasu, Agnieszka Chylińska, śpiew. I tak pomału odchodzimy od tej pierwszej płyty, płyty Modliszka, i już skupiamy się na tej nowej produkcji 19 września. Jak ta nowa płyta nazywa nowa się? Nowa płyta ma tytuł no i to jest właśnie tytuł płyty. Drugi tak, i teraz tak. O tej nowej płycie. Na pierwszej oczywiście twoje teksty znalazły się, ale tylko dwa. Tutaj już to jest w pełni autorska płyta, tak, twoje teksty, tak? Tak. I czy to jest jakiś wielki przełom? Jak to się stało, że panowie pozwolili ci napisać wszystkie teksty? Musiało być coś dla nich wstrząsające skoro. Tak? Wstrząsające. I po prostu sam proces powstawania płyty Modliszka, było to tak zawrotne tempo. Poznaliśmy się w grudniu, płyta była nagrywana już w lutym. Teksty były pisane dosłownie na kolanie. Więc szybka akcja musiała być tekst, musiał być wszystko na czas, myśmy się ledwo poznali, więc oni powiedzieli w porządku. Napisz dwa teksty, my napiszemy resztę. No i rzeczywiście tak się stało. Ja się sprawdziłam jako tekściara, prawda? Sprawdziłam się i powiedzieli, dobra, nie ma sprawy, spróbuj napisać całą płytę i cieszę się. Spróbowałeś. Tak. I
zobaczymy. Ja czy to są jakieś te teksty wynikają z twoich doświadczeń życiowych? Ja znam na razie jedną piosenkę tylko. Tak. Ona jest troszkę, no, nie ukrywam, wstrząsająca. Mocny tekst. Czy ja po prostu nie potrafię pisać o kwiatach i o tym, że jest fajnie. Zawsze interesowało mnie, intrygowało mnie w człowieku ta jego zwierzętość. Te jakieś popędy, które nim powodują. I to zawsze mnie interesowało. Ta ciemniejsza strona. Ta, której nie pokazujemy. Zawsze nakładamy jakąś tam maskę. I uśmiechamy się do każdego, a w środku jest raczej jakaś inna natura. I o tej naturze piszę. Tak, i to zwierzęto, skoro już użyłaś tego słowa, słychać też w twoich interpretacjach. Ja myślę, że no niewiele wokalistek w ten sposób przekazuje swoje emocje i swoje doświadczenia. Kiedyś funkcjonował termin muzyka soulowa, to dotyczyło muzyki czarnej. Tak. To oczywiście stare dzieje, w tej chwili soulu w zasadzie nie ma. To jest tylko jakiś dziwny rytm blues, tak, który tak, też tak, nie tak. jest rytmem bluesem. Natomiast mnie pasuje dokładnie do tego, co ty robisz soul. A więc muzyka, która płynie jednak tam z serca, z duszy, bardzo ekspresyjna. Przynajmniej jak na razie wydaje mi się, że ty nie udajesz. Mam nadzieję, że tak będzie, że tak będziesz trzymać. Tak, tak. Ja nie potrafię być kimś innym. Ja jestem sobą 24 na dobę i to jest... I dzięki temu jakoś funkcjonuje. Dobrze, może jeszcze o muzyce szybciutko. O muzycznie muzyce. Ta płyta również jest inna jest od tej inna. Pierwszej? Jest inna. Jest zachowana jakaś tam konwencja i dźwięki zespołu ONA, ale Grzesiek Skalinski jest autorem większości tak powiem, muzyki, numerów. Waldek Skaczek też coś tam napisał. Słowem jest ostrzej, ale ja nazwałabym tą płytę, że jest to tak zwany kontrolowany chaos, jeżeli można to skontrolować. Jest dużo krzyku, ale to wszystko jest tak wymierzone, żeby nie było ani za dużo, ani za mało. Tak jak na modlitwie wydzierałam się, trochę tak szukałam. Na żywioł poszliśmy tak bardziej. Poszliśmy na żywioł, a teraz tak się przeniknęliśmy dosyć. Ja znalazłam jakby jakiś taki swój rabat z kwiatkami. I tam się dobrze w tym tak, czuje. No to słychać w piosence Krzyczę Jestem, to jest ta piosenka, która ukazała się na tym singlu. Tak. Jest to zapowiedź albumu Bzzz. Dokładnie. 19 września ta płyta już będzie w sklepach. No i teraz bardzo ważne wydarzenie, zapowiemy prapremierę tego teledysku. Po raz pierwszy będą mogli Państwo obejrzeć Agnieszkę, zespół ONA. Krzyczę Jestem, tak nazywa się ta piosenka. Posłuchajmy, popatrzmy, bo to po raz pierwszy. ONA, powtórzę to, co powiedziałem. Bardzo dobra piosenka, no i zawodowy teledysk. Kto zrealizował ten klip? Tak, Jerzy Mojda. Dzięki. No to mówi samo za siebie to nazwisko. I to, proszę Państwa, wszystko w tym wydaniu Muzycznego Lata w Jedynce. Przypominam o festiwalu w Sopocie za kilka dni. Ta impreza, no i w taki, może do dyskoteki przeniesiemy się na końcu z zespołem La Bouche z płyty Sweet Dreams, utwór Fall in Love. Ja dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.